Przedstawiam wam Krystian Minda. No który raz już jesteś u nas? Powiedz. To jest moja czwarta edycja. Cieszę się, że znajduję cię ciągle w zdrowiu. Że wszystkie twoje części ciała są na swoim miejscu, póki co mam nadzieję. To jest ikona naszego programu. Dzisiaj mam wielkie zadanie. Chciałbym spróbować pobić rekord świata w połykaniu mieczy. No to miecz. Miecz ma dokładnie 42 cm długości, 1,5 cm szerokości, zrobiony jest ze stali. Został zatwierdzony oficjalnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Połykaczy Mieczy. Miecz można pokazać, także proszę zweryfikować. No właśnie. Agustin, zweryfikuj. Czy on się składa, nie składa? Nie, on nie jest plasteliny. Sprawdziliśmy to. Ten miecz za momencik połknę. O Jezu. I postaram się z nim wykonać tyle pompek, ile tylko będę w stanie. Jaki jest rekord do tej pory? Jest tylko kilka osób na świecie, które przekroczyło granicę 20, a jedna osoba przekroczyła granicę 30, zrobiła 31. I ja postaram się przynajmniej uzyskać taki rekord. Samo pokonywanie tego rekordu jest kłopotliwe, bowiem w trakcie połykania miecza blokują się drogi oddechowe i dostęp do tlenu jest mocno ograniczony. Więc wskutek czego wykonywanie mocnych czynności fizycznych, takich jak na przykład robienie pompek, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, względem tego, że szybko bardzo kończy się tlen. Jasne. A ty to kochasz. Słuchaj, to trzymamy kciuki za historyczny moment w naszym programie. Daj ty spokój. Okulary. Nie, on to włoży, taki brudny miecz. Przyznam, że stresuje się dosyć mocno. Miałem taką małą prośbę. W trakcie, gdy będę wykonywał te pompki na ziemi, chciałbym, żebyście wszyscy byli możliwie cicho. Co złego może się potencjalnie wydarzyć, kiedy człowiek próbuje połknąć mały mieczyk? Krwawienie wewnętrzne, blokada górnych dróg oddechowych. Czyli jest to występ potencjalnie śmiertelny. Tak, jest to możliwe. Rozsiądźmy się wygodnie w fotelach. Gdybym wydobywał z siebie jakieś dziwne odgłosy w trakcie, to się tym całkowicie nie przejmujcie, to jest naturalne. Przestań. Że się przestań, wkłada miecz do przełyku, a potem próbuje się... Jezus Maria. I co? Włoży się to? Ktoś liczy te pompki do cholery? Pięć. Przestań. Jak on nam zajdzie, to co? Dziewięć.